W auli Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się wydarzenie inaugurujące program współpracy Interreg 6A Brandenburgia Polska 2021-2027. Od ponad 30 lat na tej granicy lubusko-brandenburskiej prowadzimy współpracę. Tych projektów jest bardzo, bardzo dużo. Ich głównym odbiorcą jest społeczność lokalna tego pogranicza, ale także osoby, które na ten obszar tutaj przybywają. Wydaje się, że teraz szczególnie, gdy mamy tak trudną sytuację geopolityczną w Europie, taka dobra współpraca, koleżeńskie, przyjacielskie relacje, które właśnie są wspierane i budowane dzięki programom Interreg, to jest naprawdę ogromna wartość. Powinniśmy być wdzięczni, że na tej wewnętrznej granicy mamy pokojowe relacje i bardzo dużo pomysłów na to, jak tą dobrą współpracę i to poznawanie się wzmacniać. A wartością dodaną Interregu i tej współpracy wspieranej przez Unię jest to, że ta współpraca jest na wielu poziomach. I na takim czysto ludzkim, ale i na edukacyjnym, i w zakresie turystyki, i w zakresie bezpieczeństwa, i ochrony środowiska. Więc wielowymiarowa współpraca podmiotów i mniejszych, i większych, a także spotkania po prostu sąsiedzkie. W konferencji wzięło udział wielu beneficjentów programu współpracy Interreg, a w holu Auli Collegium Polonicum na przygotowanych stoiskach wystawowych można było zobaczyć efekty różnych projektów. Jest to ważny dzień dla beneficjentów dużych projektów, którzy mogą realizować swoje działania przez wiele lat w zakresie kultury, sztuki, turystyki, wsparcia samorządów i innych instytucji. Ale jest to również ważny dzień dla beneficjentów małych projektów, bo przecież co istotne, euroregiony, w tym Euroregion Pro-Europa Viadrina od 20 kilku lat współpracują w ramach realizacji funduszy małych projektów. Fundusz małych projektów to możliwość realizacji małych spotkań przez dzieci, młodzież, seniorów, przedstawicieli sztuki, kultury itd., itd. Małych spotkań z małymi dofinansowaniami, ale które skutkują jednak tysiącami projektów, dziesiątkami tysięcy uczestników takich projektów. Dostajemy odpowiednie fundusze, aby realizować wspólne projekty właśnie między tutaj w Dwumieście, w Słubicach, we Frankfurcie nad Odrą i właśnie poprzez właśnie ten projekt Interreg tutaj wszystko się lepiej rozwija, tak samo możemy jakby współtworzyć też tą współpracę. Ta współpraca jest niezwykle istotna, ponieważ dzięki niej mogliśmy otworzyć budynek edukacyjny w ZOO. Coraz więcej nowych wybiegów daje nam to możliwość rozwijać się i przede wszystkim tworzyć i powiększać oferty dla polskich zwiedzających. Jesteśmy w zasadzie partnerem wiodącym projektu Turystyczna waloryzacja zakonu Janitów na polsko-niemieckim pograniczu, ale również jesteśmy partnerem projektu Miejsca Pamięci Odry i Warty. I dzięki temu młodzież może polsko-niemiecka poznać i tą trudną historię, i tą taką właśnie zakonu Janitów. I razem współpracować i tworzyć prezentacje, projekty. Między innymi tworzy polsko-niemiecka młodzież wystawę, która będzie się znajdowała w Zamku Janitów. Po zakończeniu części konferencyjnej pojawił się okolicznościowy tort. Słubicka konferencja pokazała, że zainteresowanie kolejną edycją programu współpracy Interreg jest bardzo duże, a to z pewnością przełoży się na wiele cennych aktywności na terenie naszego pogranicza.